Na stadionie lekkoatletycznym katowickiej AWF wystartowała 7. edycja biegu Erasmusa. Swoich sił na bieżni próbowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a drużynowa formuła biegu dostarczyła uczestnikom ogromnych emocji. To już 7. raz, kiedy bieg Erasmusa zaktywizował najmłodszych adeptów biegania i nie tylko. Program Erasmus jest dla wszystkich od przedszkola, można powiedzieć, do wieku senioralnego. Nie tylko dla osób w szkołach, ale także dla tych, którzy chcą się uczyć niezależnie od wieku, a także dla różnego rodzaju organizacji, które chcą rozwijać siebie w środowisku międzynarodowym i swoich pracowników. Mamy nadzieję oczywiście jak najlepsze miejsce. Przyjechaliśmy dlatego, że byliśmy na Erasmusie. Ja byłem w tym roku, kolega był rok temu, obaj byliśmy w Niemczech. Organizatorzy wydarzenia postawili na sztafetową formułę biegu, która zapewniła uczestnikom świetną zabawę, a przede wszystkim idealną okazję do kibicowania koleżankom i kolegom z drużyny. Praca zespołowa, to, że biegniemy nie tylko dla siebie, ale biegniemy dla drużyny, wzbudza niezwykłe emocje. Tu kibice też mogą to wszystko obserwować, mogą się wzajemnie wspierać. I właśnie ta współpraca stała się dla zawodników motorem napędowym, który pozwolił im wykrzesać z siebie 100%. Na ostatnim jakby okrążeniu dostałem jakby takiego kopa, no i udało się. Jesteśmy na drugim miejscu, no to jest dla mnie szok. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No to jest zasługa wszystkich nas. Jeśli chodzi o atmosferę, to jest tutaj naprawdę bardzo sympatycznie. Organizatorzy bardzo postarali się, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Bardzo dobrze się tu czujemy i cieszymy się, że możemy uczestniczyć. Dla sportu Julia Wojarska.